Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Dzisiaj jest 26 maja, czyli Dzień Matki. W Staszowie, w tym małym miasteczku, w którym ja mieszkam, kwiaciarnie są szeroko otwarte. Wielu ludzi kupuje kwiaty, no, jak przypuszczam, dla swoich matek. Jest to takie święto, które zachowało się z tradycji jeszcze. I myślę, że postępowcy, którzy rządzą naszym państwem, będą mieli sporo roboty, żeby to święto jakoś wykasować, wyeliminować z głów ludzi, z ich serc. Wiedzą Państwo, że w niektórych krajach już nie wolno używać w podręcznikach takich słów jak ojciec, matka, tylko musi być rodzic pierwszy, rodzic drugi. Nawet ministra do spraw równości w naszym rządzie też tego typu pomysły ma, bo oponuje przeciwko temu, że w podręcznikach jest za dużo informacji o rodzinie, że podręczniki są zbyt rodzinnocentryczni, jak to ona nazywa. No więc, proszę Państwa, postęp dopiero do nas przyjdzie. O tym, że ten postęp jest już u naszych wrót, to przekonałem się, słuchając dzisiaj w radiu o godzinie 9 audycji w Radiu Z, którą prowadzi Monika Olejnik. I tam, jak zwykle, było takie zwykłe bicie piany, czyli przekrzykiwanie się, kto z przedstawicieli danej partii, które są w parlamencie, lepiej zadba o moje i państwa dobro, oczywiście za nasze pieniądze, bo ci państwo, którzy tam reprezentują swoje partie, to posługują się tylko pieniędzmi podatnika, nie swoimi, dla uszczęśliwiania innych ludzi. No więc nie warto było słuchać całej tej audycji, z wyjątkiem jednego zdania, które wypowiedział poseł Rozenek z ruchu Palikota, dlatego że on tam w pewnym momencie stwierdził, że jako argument tam w pewnej dyskusji, że w Niemczech dzieci są własnością państwa. Bo to tam chodziło coś o podręczniki, już nawet nie pamiętam dokładnie, czy o programy nauczania. I on powiedział wprost, że proszę Państwa, w Niemczech dzieci są własnością państwa. To znaczy państwa w sensie aparatu państwa, tak? Państwa niemieckiego. Powstała taka pewna konsternacja w studio. Tam chyba jakieś rozległy się takie nieśmiałe głosy protestu. Nawet chyba i pani Monika Olejnik, tak troszkę była zaszokowana tą taką brutalną szczerością tego posła Rozenka. No ale proszę Państwa, zastanówmy się nad tym, czy podobnie nie jest już i w naszym nieszczęśliwym kraju. Tak przy okazji, ja nie bardzo wierzę w to, co posłowie partii Palikota wypowiadają się na temat, jak oni zrobią dobrze w naszym kraju, jak to ich reformy, ich różne pomysły poprawią byt ludności Polski. W to nie wierzę. Natomiast w to, że tutaj pan poseł Rozenek z ruchu Palikota ma rację, że dzieci są własnością państwa w Niemczech, to tutaj akurat w to wierzę. Tutaj ten człowiek się może nie mylić. Ale zastanówmy się nad tym, jak jest u nas. Czy rodzicom wolno decydować o tym, w jakim wieku posłać dziecko do szkoły? Nie wolno. Na razie muszą obowiązkowo już 6-latki do zerówek posyłać, a od przyszłego roku będą musieli też posyłać do pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli do szkoły. I już tutaj żadnej władzy nad dziećmi nie mają. Czy wolno im dzieci szczepić albo nie szczepić? Nie, jest przymus szczepień. Czy wolno im wychowywać tak, jak chcą? Czy na przykład wolno im dać klapsa dziecku, które ich zdaniem na to zasługuje i powinno dostać tego klapsa, żeby się uspokoiło, albo żeby wiedziało, że nie należy na przykład wkładać rączki do jakiegoś urządzenia, gdzie rączka może być skaleczona, albo że nie wolno się zbliżać do krawędzi przepaści, albo że nie wolno wchodzić na barierkę mostu. No są takie sytuacje, proszę Państwa, gdzie wielu rodziców uważa, że klaps jest rzeczą potrzebną. Czy wolno tak zrobić? No nie wolno, absolutnie nie. Dziecko może być zabrane wręcz rodzicom. Czy wolno rodzicom na przykład spuścić lanie paskiem jakiemuś tam, powiedzmy, 12-latkowi, który po raz pierwszy który sięgnął po narkotyki albo załóżmy wdał się w bójkę z jakimś tam słabszym kolegą? Nie wolno. Ja, proszę Państwa, nie pamiętam, czy sam dostałem kiedykolwiek lanie od rodziców. To szczerze mówiąc, nie pamiętam. Pamiętam sytuacje takie do tego momentu zbliżone, czyli że tam pasek już był w ręku ojca, ale czy to się skończyło konkretnie na mojej skórze, to tego nie pamiętam, ale pamiętam jedno, że takie zagrożenie w moim domu było. Ja mam dwóch braci, więc każdy z nas miał taką presję nad sobą, że gdyby zrobił coś zdaniem naszego ojca, a człowieka sprawiedliwego i uczciwego, coś złego, to w skórę dostanie. I my się z tym liczyliśmy. No i dlatego
ani ja, ani moje rodzeństwo nic nadmiernie złego nie robiliśmy, no bo po prostu chociażby z tego powodu. Aczkolwiek nie tylko, ale chociażby. Ja uważam, że rodzic powinien mieć prawo do kar cielesnych w stosunku do swoich dzieci. Oczywiście nie do prawa maltretowania swoich dzieci. To jest zupełnie inna historia. Ale klaps niezbyt silny dla małego dziecka, czy zwojenie skóry paskiem dziecku tam 10-12-letniemu, zwłaszcza chłopcu, który nabroił, który wybił szybę sąsiadowi na przykład kamieniem, a tak po prostu dla sportu. To jest dobra nauczka dla tego typu młodego człowieka. No więc proszę Państwa, no, niech się Państwo tak głębiej zastanowią, czy decydują Państwo chociażby o tym, jakie są programy nauczania w szkołach. O tym, na jakie zajęcia po szkole dziecko jest zabierane. Na jakie filmy na przykład idzie szkoła. Ja często słyszałem w radiu, zwłaszcza w Radiu Maryja, takie różne protesty rodziców, że ich dziecko zostało zabrane na jakiś film, na który oni na pewno by mu nie pozwolili iść, ale został zabrany ze szkoły. Cała szkoła szła i dziecko też musiało iść i koniec, nie miał nic do gadania. No więc, czy nasze dzieci nie są też już upaństwowione? To jest zdanie, które wypowiada często pan Janusz Korwin-Mikke na swoich spotkaniach. I to było tylko takie na zasadzie pewnego ostrzeżenia, pewnego uprzytomnienia ludziom zagrożenia. Natomiast pan poseł Rozenek twierdzi autorytatywnie, że w Niemczech dzieci są już państwowe i to są państwowe w sposób oficjalny. A propos jeszcze ruchu Palikota, to wiedzą Państwo, że gdzieś niecały rok temu pan Janusz Palikot postulował, żeby państwo polskie zupełnie przestało istnieć, żeby pozbyło się w ogóle resztek niepodległości, żeby zlikwidować hymn, flagę, jakieś resztki atrybutów wolnego państwa. No, w tym momencie stalibyśmy się już taką zupełnie amorficzną częścią Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej no, najsilniejszym państwem jest państwo niemieckie. A tam dzieci są państwowe już oficjalnie, zdaniem posła Rozenka. Proszę Państwa, no, nie trzeba być wielkim mędrcem, żeby pamiętać te czasy II wojny światowej, gdzie Niemcy czuły się rzeczywiście właścicielami niewolników, chociażby z Polski, gdzie porywano ludzi na ulicach, żeby zawieźć ich na roboty do Niemiec, gdzie łapano ludzi na ulicach, żeby zawieźć do obozów koncentracyjnych, a część podludzi, czyli Żydów, no po prostu zwyczajnie w świecie mordowano. Więc wtedy, kiedy aparat państwa czuje się właścicielem swoich obywateli, w tym wypadku dzieci, to już przerabialiśmy i ja bym tego nie chciał. Dlatego przypominam sobie taką rozmowę, którą toczyłem na Golejowie ze zwolennikiem ruchu Palikota rok temu. Jestem ciekaw, czy po tych dwóch wypowiedziach, no jeszcze no nie tylko dwóch, ten ruch Palikota miał kilka takich szokujących wypowiedzi, jak chociażby obniżenie wieku inicjacji seksualnej, jak no proszę Państwa chociażby to, że księża powinni mieć jakieś książeczki zdrowia, bo rozdają komunię i mogą spowodować epidemię, co się przez 2000 lat jakoś nie stało, ale nagle ten ruch Palikota zaczął się teraz po 2000 lat o to obawiać. Więc jestem ciekaw, czy dawni zwolennicy ruchu Palikota dalej są jego sympatykami. Oraz czy, proszę Państwa, my zatrzymamy to upaństwawianie różnych dziedzin naszego życia. Upaństwawianie, czyli takie totalitaryzowanie, czyli żeby dzieci były pod własnością urzędników, żeby każdy z nas też w dużym stopniu zależał od decyzji arbitralnych jakiegoś urzędnika, którego czas często nawet nie zna. Myślę, że to jest dobry moment, żeby ten filmik skończyć, a Państwo, żeby się nad tym wszystkim zastanowili. Żegnam Państwa.